Program zaprosił sponsor. Pomocna pożyczka. Pożyczki dla małych i średnich firm. Sponsorem programu był Money Now. Skup i zastaw złota. Wymieniamy złoto na gotówkę. Money Now. Pieniądze od ręki. Na prognozę pogody zaprasza Fabryka Mebli Bodzio. Producent mebli do kuchni, sypialni i jadalni. Program zaprasza gmina Zawadzkie. Adam Giza, witam w programie Weekend z TVS. Jesteśmy w gminie Zawadzkie. Proszę spojrzeć. Ogród edukacyjno-przyrodniczy imienia Jana Pawła II. Tutaj właśnie będziemy rozmawiali teraz na tematy nadleśnictwa. Sporo zieleni, piękne tereny, aktywność na świeżym powietrzu. To wszystko w gminie Zawadzkie bardzo możliwe. Jesteśmy tutaj od piątku. Pokazujemy Państwu raz po raz tajemnice gminy Zawadzkie. Z naszą kamerą byliśmy już w różnych miejscach. Proponuję, żebyśmy teraz w telegraficznym skrócie przypomnieli sobie te miejsca, które już odwiedziliśmy z naszym obiektywem. Weekend z TVS, pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk ze mną. Rozmawiać będziemy na tematy ogrodu, w którym się znajdujemy. Już Państwu ten ogród przedstawiłem, natomiast w prognozie pogody można było zobaczyć przyrządy meteorologiczne, które są niezbędne w pracy nadleśnictwa, tak żeby móc zadbać m.in. także o Państwa bezpieczeństwo, prawda? Dokładnie, zgadza się. Witam bardzo serdecznie. Znajdujemy się przy stacji meteorologicznej w nadleśnictwie Zawadzkie. Jest ona nam potrzebna do tego, żeby pobrać dane w celu ustalenia stopnia zagrożenia pożarowego w nadleśnictwie w danym dniu w lasach. I proszę Państwa, potrzebna jest nam do tego wilgotność powietrza, wilgotność ścioły i wyszło nam dzisiaj, że jest kategoria trzecia, więc jest wysokie zagrożenie, więc taki nasz apel jest pełnia sezonu urlopowego, wakacyjnego, jeszcze są jagody, zaraz się zaczną grzyby. Proszę Państwa, uważajmy w lesie na ogień, możemy tylko i wyłącznie palić w miejscach do tego wyznaczonych. Także jest okazja, żeby zaapelować, są widzowie po drugiej stronie, że jednak z rozsądkiem, z rozumem traktujmy przyrodę z odpowiednim szacunkiem, prawda? Dokładnie, bardzo prosimy. Tutaj wiele atrakcji w tym ogrodzie. Gdybyśmy chcieli to wszystko przejść, to na pewno parę ładnych minut by nam zajęło, albo i paręnaście, wszystko omówić. Natomiast wybraliśmy dla Państwa dzisiaj kilka szczególnych miejsc. Jednym z takich miejsc jest to miejsce, w którym się znajdujemy i drzewo, które ma głęboką symbolikę, prawda? Zgadza się. Jest to niezwykłe drzewo, dąb przypółkowy, zwany zwiastunem pokoju, został wyhodowany z nasion pobłogosławionych przez papieża Polaka. Właśnie przed chwilą widzieliśmy panoramę papieską, gdzie znajduje się portret papieża Polaka. Jest tam fragment homilii wygłoszonej podczas pielgrzymki do Polski. I proszę Państwa, z tyłu znajduje się za nami tablica upamiętniająca właśnie moment posadzenia tego niezwykłego drzewa. Jan Paweł II zawsze podkreślał te walory polskiej przyrody, prawda? Mówił, że jak myśli o ojczyźnie, o Polsce, to zawsze ma przed oczami to polskie piękne drzewo. Dokładnie, polską piękną przyrodę, a przede wszystkim zdrową. I wiemy przecież, że zawsze lubią wracać w swoje miejsca. Tutaj na pewno z sentymentem podchodzą turyści, podchodzą osoby, które zdecydowały się już Zawadzkie odwiedzić. Dokładnie, zgadza się. Ale mamy też równie wiele atrakcji w tym ogrodzie i może zobaczymy. Tutaj zaraz będziemy widzieć zegar słoneczny wbudowany w kamień. Jest tutaj wiele gatunków drzew i krzewów.
przepiękne rododendrony, które wiosną kwitną niesamowicie i wiele, wiele innych atrakcji. Znajdują się tu także tablice edukacyjne z treścią przekazywaną zarówno najmłodszym, najstarszym. Tutaj nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych. Myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Ja proponuję postawić tutaj przecinek. Idziemy w drugą część ogrodu. Państwo oglądacie, jak aktywność fizyczną można spędzić tutaj w gminie Zawadzkie, a my pokażemy drugą część ogrodu już za moment. Aktywnie można spędzić czas, pogoda na to pozwoli, także apelujemy do Państwa, żebyście Państwo o tym pomyśleli i być może w gminie Zawadzkie faktycznie i na rowerach, i pieszo, i w Nordic Walking, i w różne inne formy sportu wchodzili. My cały czas rozmawiamy na temat ogrodu papieskiego, w którym się znajdujemy. Teraz druga jego część. Co za naszymi plecami? No, mnóstwo atrakcji. Tak jak wspomniałam, jest wiele tablic, kilkadziesiąt, o tematyce leśnej związanej z ekologią, ochroną przyrody, ochroną lasu. Znajdziemy tutaj mnóstwo budek lęgowych, są pułapki feromonowe, czyli jest to nasza ta ochrona lasu, na którą naprawdę zwracamy szczególną uwagę. Znajdziemy tutaj wiele eksponatów o tematyce łowieckiej w naturalnych rozmiarach, czyli są ambony, jest paśnik, bo także dbamy o zwierzynę. Drodzy Państwo, trzeba to zobaczyć na własne oczy. Czas nam powoli płynie, więc ja mogę Państwu już tylko i wyłącznie powiedzieć, zapraszamy, bo można przyjechać i zobaczyć, przekonać się na własnej skórze, co i jak tu wygląda. W ostatnim zdaniu, wycieczka dla ludzi bez względu na wiek? Bez względu na wiek, dla najmłodszych z tyłu za nami domek Baba Jagi, także są trony rzeźbione w drewnie, więc serdecznie zapraszamy. Drodzy Państwo, kolejna prognoza pogody po godzinie 20, również z gminy Zawadzkie. Także ja mam nadzieję, że Państwo będziecie nam towarzyszyli, bo jeszcze mamy sporo do pokazania. Jutro także będziemy z programem Weekend TVS, ale cenna informacja, po godzinie 20 po serii o informacjach, w prognozie pogody raz jeszcze się widzimy. Do zobaczenia. Program zaprosiła gmina Zawadzkie. Macie rysopis sprawcy Zapała? Tak jest, panie majorze.